Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przepis na pyszne danie, a będzie to ryba po grecku. Ja mam tutaj mniej więcej pół kilograma ryby limandy, ale to może być również dorsz, panga lub inna ryba. Będziemy też potrzebować 4 marchewki, 2 pietruszki, ćwierć bądź pół selera, białą część pora, jedną cebulę, jeżeli jest duża, a dwie mniejsze, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz, 2 ziarenka ziela angielskiego, 1 listek laurowy i szklankę wody. Na początku pietruszkę, seler i marchewkę myjemy, obieramy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Pora, drobno kroimy. Cebulę również drobno kroimy. Ryba jest już rozmrożona. Układam ją na papierowym ręczniku i jeszcze dodatkowo osuszę. Osuszony płat ryby opruszam solą. I pieprzem i kroję na mniejsze kawałki. W garnku rozgrzewam 2 łyżki oleju i wrzucam posiekaną cebulę. Podsmażę ją delikatnie, tak aby się zeszkliła. Następnie dodaję startę na tarce marchewkę, seler, pietruszkę, posiekany por i razem z cebulą podsmażam dosłownie przez minutę. Następnie zalewam wszystko szklanką wody, solę, dodaję listek laurowy oraz 2 ziarenka ziela angielskiego. Wszystko wymieszam i będę dusiła około 20 minut. Podczas gdy warzywa się duszą, ja obtaczam każdy kawałek ryby w mące i obsmażam na złoto na patelni. Gdy warzywa są już mięciutkie, dodaję koncentrat pomidorowy. Wszystko dobrze mieszam i jeszcze ewentualnie doprawiam do smaku. Listek laurowy możemy wyjąć, tak samo możemy wyjąć również ziele angielskie. Warzywa już są gotowe, ryba usmażona, więc teraz możemy wziąć talerz, półmisek albo miskę, tak jak u mnie, i nakładamy na początek warzywa, warstwę warzyw. Na warzywach układam rybkę. Uważam, żeby się nie oparzyć, bo wszystko jest gorące. Ponownie warzywa. I ryba po grecku, moi drodzy, już jest gotowa. Możemy ją jeść na ciepło, a jeżeli ktoś woli, również smakuje przepysznie na zimno. Zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl po więcej pomysłów na
przepyszne i ciekawe przepisy. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał na YouTube. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę smacznego!